Tomasz Pajączek, witam Państwa, zapraszam na wpajęczynie pytań. Gościem programu jest dziś Michał Jaros, poseł Koalicji Obywatelskiej, Platforma Obywatelska. Dzień dobry. Dzień dobry Panie redaktorze, dzień dobry wszystkim Państwu. Panie pośle, Jacek Czaputowicz, minister spraw zagranicznych, wcześniej Łukasz Szumowski, minister zdrowia, podali się w tym tygodniu do dymisji. To etap rekonstrukcji rządu i pytanie, czy to jest Pana zdaniem najlepszy moment na zmiany w tych resortach? Jeśli chodzi o MSZ, to jest to moim zdaniem bardzo trudny moment ze względu na to, że przy naszej granicy, mam na myśli oczywiście tą część granicy z Białorusią i w Białorusi dzieją się, no powiedziałbym, przełomowe zmiany. Zakładam, że one są na tyle będą skuteczne, że doprowadzą do zmiany prezydenta, rozpisania nowych wyborów, doprowadzenia do demokratycznych wyborów i wybrania nowego przywódcy Białorusi. To są zmiany, które mają nie uwsteczniać, a raczej rozwinąć i rozwijać Białoruś, kierować ją w taką stronę europejską, zachodnią, wzorem tych demokracji, które są po tej stronie granicy białoruskiej lewej, a nie prawej, to znaczy tej zachodniej, czyli Polska, czyli kraje bałtyckie, czyli kraje Unii Europejskiej, a nie Rosja. I to jest taki moment, w którym Polska odgrywa kluczową rolę w reprezentowaniu interesów białoruskich, czyli narodu białoruskiego. Czyli to nie czas na zmianę ministra spraw zagranicznych? Akurat na MSZ-u nie. Można oczywiście mieć zastrzeżenia do różnych działań MSZ-u, ale ten moment jest moim zdaniem najmniej odpowiedni i można było poczekać albo zrobić to wcześniej, zanim wybory na Białorusi się odbywały, powołać nowego ministra, był na to czas. Zresztą mam też pretensje do premiera Mateusza Morawieckiego, że nie zaczął działać wcześniej w kontekście Białorusi, tak jakby czekał na rozwój wydarzeń, na ile sobie Łukaszenka prowadzi, na ile Łukaszenka sobie poradzi ze stłumieniem tych buntów, protestów po wyborach. Zazwyczaj było tak, że sobie radził w ciągu jednego dnia, no maksymalnie dwóch, a tutaj jednak te protesty trwają i nabierają na sile, na znaczeniu. Jesteśmy cały czas także w trakcie trwania epidemii koronawirusa, a zmienia się minister zdrowia. No tutaj mam duże zastrzeżenia to do pracy wiceministra i ministra zdrowia. Śledził to poseł Szczerba razem z posłem Jońskim. Ja też natknąłem się na wątek przepłaconych testów na koronawirusa. Oni akurat złapali wątek i złapali tak naprawdę ministra i wiceministra na pewnych nieścisłościach przy zakupie respiratorów. To jest może delikatne określenie, ale jednak trzeba te sprawy wyjaśnić. Już w tej sprawie tymi sprawami zajmuje się prokuratura, więc myślę, że tutaj akurat dymisja jest adekwatna i ten czas być może trudny, bo jest epidemia i trzeba mieć jednak kontrolę nad tym procesem, który trwa i on się wymyka spod kontroli ministerstwu również. No i wszystkim nam, bo każdy z nas jest współodpowiedzialny, ale też każdego z nas dotyka koronawirus. I tutaj bym był bardzo wstrzemięźliwy, jeśli chodzi o, że to jest zły, o określenie, że to jest zły czas. Uważam, że akurat w kwestii Ministerstwa Zdrowia trzeba było to zrobić szybciej i dobrze, że się stało, że sam minister podał się do dymisji, natomiast myślę, że konsekwencją jego podania się do dymisji będą zarzuty prokuratorskie, ale nie mi to oceniać. Prokuratura prowadzi sprawy, więc prokuratura rozstrzygnie, czy postawi zarzuty ministrowi Szumowskiemu i wiceministrowi zdrowia, czy też nie. Ale pamiętajmy o tym, że to sąd rozstrzygnie. A w jakim stanie Łukasz Szumowski zostawia służbę zdrowia? No jeśli chodzi o kwestię walki z koronawirusem, no to na początku przecież widzieliśmy doskonale, że w momencie, kiedy epidemia do nas docierała, kiedy widzieliśmy o tym, że jest zagrożenie epidemiologiczne i epidemiczne, które może nadejść z Azji do Europy, do Polski, to pan Szumowski wtedy był na nartach we Włoszech, akurat we Włoszech, skąd tak naprawdę, które było takim miejscem rozprzestrzeniania się koronawirusa po Europie. Nie uważam, że nie przygotowywał Polski do pandemii na tyle skutecznie, żeby ją zdławić i stłamsić, na tyle skutecznie, żeby dzisiaj się nie rozprzestrzeniała tak, jak to się dzieje teraz. Wydawało nam się, że te pierwsze tygodnie, kiedy pojawił się koronawirus oficjalnie w Polsce, mam na myśli oczywiście, kiedy doszło do pierwszego testu i wynik był pozytywny, były takie, że tych zakażeń nowych każdego dnia było mniej niż dzisiaj.
niż dzisiaj, czyli ponad 700, ponad 600, a nawet i 800 zakażeń dziennie. W związku z tym to jest wykrytych zakażeń oczywiście. Mhm. Być może dlatego, że jest więcej testów robionych, ale też prawda jest taka, że pewne elementy naszego takiego zachowania się w różnych miejscach publicznych, no powiedziałbym, zostały, no, wycofaliśmy się z tego my jako społeczeństwo i też w związku z tym ministerstwo niektóre powiaty, niektóre miasta ogranicza taką swobodę poruszania się bez maseczki. A dostrzega Pan jakieś plusy działalności ministra Szumowskiego? Nie widzę żadnych plusów ministra Szumowskiego. Oczywiście można byłoby się zastanowić nad tym w takiej szerszej perspektywie. Ja nie jestem ekspertem od służby zdrowia i mogę oceniać tylko i wyłącznie z tych elementów, które dla mnie były najbardziej widoczne. Najbardziej widoczny w ostatnich latach był właśnie koronawirus i ta pandemia, z którą sobie minister na sam koniec nie poradził, a jeszcze są niejasności przy zakupie respiratorów czy też testów na koronawirus. Spodziewa się Pan, że tych zmian w rządzie będzie więcej? Myślę, że tak i słyszałem, że rząd będzie chudszy, to znaczy, że będzie mniej urzędników, będzie mniej ministrów. No, może to dobrze czy źle? To akurat dobry kierunek. Mówiliśmy od samego początku, że jest ich za dużo, że jest za dużo wiceministrów, sekretarzy stanów, że to jest rozrośnięta administracja, rozrośnięta struktura. No, to nie może być pomysł polityczny na to. Więcej ministerstw i ministrów to nie może być pomysł polityczny na utrzymanie partii wraz z koalicjantami. No to jest absurdalne. A do tego się to wszystko sprowadzało. W związku z tym im mniej administracji, tym lepiej. Oczywiście rozumiem różne uwarunkowania, ale powiedziałbym tak, sprawna administracja i oczywiście jak najmniejsza. Ale taka, która jest w stanie, powiedzmy, zarządzać państwem w różnych aspektach. Panie pośle, sprawa podwyżek dla polityków cały czas odbija się czkawką w Platformie? Myślę, że wszystkim parlamentarzystom, niezależnie od tego, kto jak głosował, ponieważ ja głosowałem, ja nie poparłem tego projektu, wstrzymałem się przy tym głosowaniu z dwóch względów. I pierwszy to jest taki oczywisty, to nie jest ten moment, niefortunny czas, czas, w którym Główny Urząd Statystyczny ogłasza recesję w Polsce, ponad 8% rok do roku i miesiąc do, kwartał do kwartału. W związku z tym ludzie w tej chwili, przedsiębiorcy, samorządowcy, ale też każdy z nas, każda z nas zaciska pasa, szuka oszczędności, tnie koszty, a nie szuka podwyżek. W związku z tym to nie jest ten dobry moment. Natomiast oczywiście pensje w administracji publicznej, szczególnie na wysokich stanowiskach, wśród samorządowców czy parlamentarzystów powinny być wyższe, ale tak jak powiedziałem, to nie jest ten moment, to nie jest ten czas na to, żeby takie podwyżki realizować, dlatego nie mogłem poprzeć tego projektu. Pana koledzy początkowo, zanim się oczywiście wycofali w Senacie, poparli ten projekt. To jest tak, jak powiedział Bogdan Zdrojewski, że Platforma poślizgnęła się na skórce od banana, czy to dużo poważniejsza wpadka? Nie, to był błąd polityczny. Na szczęście, powiedziałbym, poprawiony w Senacie. Na szczęście, bo większość w Senacie została zachowana i ten Senat jest nie tylko izbą refleksji. A za ten błąd ktoś zapłaci? Ja myślę, że poniesie konsekwencje. Ja myślę, że każdy z nas ponosi konsekwencje w tym sensie, że wyborcy krytycznie podchodzą do całej klasy politycznej, do wszystkich parlamentarzystów, którzy nawet nie głosowali, nie popierali tego projektu, więc w związku z tym my ponosimy to, taką odpowiedzialność zbiorową. Natomiast czy ktoś odpowie za to? Oto też potrzebna nam na pewno jest biała księga, mówię nam, w Platformie Obywatelskiej, w Koalicji Obywatelskiej, biała księga tego procesu dochodzenia do wspólnego stanowiska w kontekście podwyżek pensji najważniejszych osób w państwie, samorządowców i parlamentarzystów. Więc myślę, że taka biała księga powstanie. Wtedy będziemy mogli ocenić, kto był winny, kto zawinił, kto miał rację, a kto dzisiaj konfabuluje. Niektórzy pana koledzy z klubu Koalicji Obywatelskiej wskazują na Borysa Budkę jako szefa klubu, który powinien ponieść konsekwencje tej decyzji. Sam głosował za podwyżkami. Ja nie wiem, czy Borys Budka uczestniczył w tych
negocjacjach i rozmowach. Czas pokaże, czy to on uczestniczył, czy to ktoś wskazany przez niego, czy ktoś podjął samowolnie inicjatywę taką i przyszedł z gotowymi rozwiązaniami. Wie pan, to jest taki moment, którym ciężko wytłumaczyć wszystkim wyborcom, a szczególnie wyborcom opozycji, i to każdej z partii politycznych, które są w parlamencie, zarówno Lewicy, PSL-owi, jak i Koalicji Obywatelskiej, że jeszcze kilka tygodni temu walczyliśmy, powiedziałbym, o prezydenturę Rafała Trzaskowskiego, a tutaj my zawiązujemy ciche porozumienie. W związku z tym to jest moim zdaniem taki poważny błąd polityczny. Natomiast jeżeli doszło do autorefleksji wśród niektórych osób i taka refleksja, czy taka refleksja powoduje to, że ten projekt został odrzucony w Senacie, i myślę, że też nie przejdzie w Sejmie. W związku z tym myślę, że to jest kwestia historii, a nie roztrząsania i powiedziałbym rozpamiętywania tego, co było. Trzeba myśleć o tym, co do przodu, a do przodu brzmi problem gospodarczy. Sam premier Morawiecki przyznaje, że to jest kryzys, który dosięga zarówno tej kwestii popytowej, podażowej, jak i płynnościowej. W związku z tym kryzys, z którym nie mieliśmy nigdy do czynienia na taką skalę. I myślę, że to jest dzisiaj dla nas, dla polityków, ale też dla opozycji bardzo duże wyzwanie, żeby przygotować propozycje rozwiązania na czas walki ze skutkami koronawirusa, ze skutkami gospodarczymi. Czyli dzisiaj pan też nie powie, czy powinna nastąpić zmiana szefa klubu Koalicji Obywatelskiej? Borys Budka to powiedział, że on zrezygnuje z funkcji szefa klubu. On jest, ja tylko przypomnę, że jest szefem partii i szefem klubu. Tak, ja pytam o szefowanie funkcje klubowi. Zawsze powinno być tak, że jednak szef klubu i szef partii to powinny być dwie różne osoby. Jest inna praca w partii, a jest inna praca w klubie poselskim. Jednak mimo wszystko raczej nie powinniśmy doprowadzić do sytuacji takiej, że to powinny być dwie takie same osoby. Powinniśmy szukać rozwiązań, które będą nas posuwały do przodu, a nie cofały, a pewne ograniczenia czasowe mogą to spowodować. W związku z tym szukajmy takich rozwiązań, które będą nas przesuwały do przodu. Króciutko. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zapowiedział wsparcie dla gmin, które przyjęły strefy wolne od LGBT. Takie wsparcie już zostało przyznane jednej z gmin w Małopolsce. Co pan o tym sądzi? To absurdalne i uważam, że jeżeli my możemy starać się o środki europejskie, to naprawdę karygodne jest to, żeby tych środków europejskich z nich nie korzystać i zastępować je środkami z Funduszu Sprawiedliwości, bo ja nie rozumiem tak naprawdę, czemu Fundusz Sprawiedliwości miałby służyć. Wyrównywaniu krzywd, które zaznały gminy, które w jakim stopniu krzywdzą inne osoby, no powiedziałbym, które są w mniejszości. No, panie redaktorze, w demokracji jest tak, że wygrywa większość, że większość rządzi, ale zawsze większość powinna słuchać głosu mniejszości. Starać się dbać o tą mniejszość, starać się dbać o wszystkich, niezależnie od tego, czy popierali nas, czy nas nie popierali. A dzisiaj jest tak, że gminy proponują rozwiązania strefy wolne od LGBT, wykluczając osoby LGBT, osoby, które są, które funkcjonują, które są wśród nas. Nie możemy oszukać, że osób homoseksualnych nie ma wśród nas, że oni nie funkcjonują. Są. Natomiast takim dobrym zwyczajem jest to, żeby Ministerstwo Sprawiedliwości szukało i kierowało środki z Funduszu Sprawiedliwości tam, gdzie on jest naprawdę potrzebny. A on jest potrzebny właśnie między innymi osobom wykluczonym, takim jak osoby LGBT, a nie gminom, które wykluczają te osoby. To jest absurdalne. To teraz takie symboliczne gesty, gdyby to od pana zależało, to tęczowa flaga LGBT zawisłaby na przykład na gmachu budynku Uniwersytetu Wrocławskiego albo Wrocławskiego Ratusza? To na szczęście to ode mnie nie zależy, nie mam tego problemu i dylematu, czy rozstrzygać takie kwestie. Uważam, że każdy powinien decydować za siebie, czy jest osobą tolerancyjną, czy nie, czy widzi też, że osoby homoseksualne są dzisiaj poszkodowane chociażby w ten sposób, że nie ma rozwiązań dla nich prawnych, takie jak chociażby związki partnerskie. Natomiast co innego jest instytucja publiczna, jaką jest uniwersytet czy urząd miasta i wywieszanie tam flagi. Tutaj czyli to nie jest tak, że jeśli na tych budynkach nie pojawi się tęczowa flaga, to znaczy, że
te instytucje są nietolerancyjne? Ja uważam, że nie. To jest kwestia zachowania się w różnych obszarach, a zawsze można rozmawiać o tym, jak w inny sposób wspierać, nawet nie wywieszając flagi. A może trzeba wywiesić flagę? Nie mi to rozstrzygać. Nie jestem ani rektorem Uniwersytetu Wrocławskiego, ani prezydentem Wrocławia. Gdybym miał ten problem, to musiałbym go rozstrzygnąć. Na szczęście nie muszę, więc nie będę podpowiadał panu prezydentowi, ani rektorowi Uniwersytetu Wrocławskiego, jak rozwiązać tę kwestię. Na pewno... A pan byłby z jakimś innym symbolicznym gestem? Ja uważam, że wiele gestów zostało wykonanych w kontekście chociażby osób LGBT. Ja na przykład marzę o tym, żeby we Wrocławiu można było spokojnie pójść w Marszu Równości i nikt nie zarzucałby nam tego, że my jesteśmy jacyś inni i gorsi. I 3 października Marsz Równości we Wrocławiu pójdzie pan? Żebyśmy poszli, byłem już na Marszu Równości i jeżeli będzie taki marsz, to też pewnie w nim będę uczestniczył, ale chciałbym, żebyśmy też mogli pójść w spokoju, manifestować swoją miłość do drugiego człowieka i miłość do ojczyzny, jak chociażby te marsze patriotyczne, marsze niepodległości, tak żeby to nie były marsze zawłaszczane tylko przez grupy skrajne, tylko żeby to były marsze otwarte dla wszystkich, marsze, w których każdy będzie mógł wyrazić swoje podejście, swój pogląd, swoją miłość do ojczyzny czy do drugiego człowieka. Pośle, to nie powinny być marsze wykluczające. To stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.